leci. Tory Brawler, let's go! Mówię ci o tym. To ja, wielki i potężny Bóg Stardropos. Jeżeli nie zostawisz łapki w górę pod tym filmem w ciągu 5 sekund, nigdy już nie trafisz legendy. 5, 4, 3, 2, 1. Dałeś radę? Napisz o tym w komentarzu. A tak na serio, mam tą czapę na głowie aktualnie tylko dlatego, że nie chcę wam pokazać, kto wygrał dzisiejszy odcinek, bo przegrany będzie musiał farbować włosy. I chciałem też powiedzieć, że właśnie jeszcze taki jeden Rodeo Hank mi został do rozdania. Widzicie, to jest skin o wartości 200 gemów, więc jeżeli chcielibyście takiego Hanka zgarnąć ode mnie totalnie za darmo, szybko zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony kolor. To tyle. Miłego oglądania. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Tory Brawler. Witam serdecznie wszystkich, siemaneczko. I słuchajcie, dzisiaj mamy dla was kolejny odcinek serii naszych pojedynków na Stardropy. Jako że pod ostatnim filmem dobiliście 8000 łapek, a umowa była taka, że za każdy 1000 łapek otwieramy 25 Stardropów więcej, to matematyka jest prosta, czyli 8 razy 25 wychodzi 200. Ja otwieram 200, Tory otwiera 200, łącznie dzisiaj otworzymy aż 400 takich Stardropów. Mocny upenik, ej kurczę, w ogóle ta seria to jest taka legendarna seria, nie? Zobaczymy, kto dzisiaj wygra. Nie jest może to samo co z megaboxami, ale jest taka już troszeczkę kultowa, można by powiedzieć. Także słuchajcie, pamiętajcie, że każdy 1000 łapek to 25 gwiazdek w kolejnym takim openingu. No i mogę wam tajemniczo powiedzieć, że jeżeli jakimś cudem udałoby się dobić 10 tysięcy łapek pod tym filmem, to Farel wyraził zgodę na taki pojedynek. Jak chcecie zobaczyć pojedynek Damian kontra Farel właśnie na Stardropy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. No to co, Tory, zaczynamy? Lecimy, nie ma co. Lecimy. A, jeszcze muszę, słuchajcie, przypomnieć, bo może ktoś nie zna tej serii. Ja już otwieram, jak chcesz. Dobra, to Tory tam otwiera, a ja jeszcze wam tylko powiem, że słuchajcie, za wydropienie każdej legendy dzisiaj, czyli właśnie legendarnego Stardropa, dostajemy 3 punkty, a za wydropienie mityka dostajemy 1 punkt. No i osoba oczywiście, okay, która tych punktów po tych wszystkich naszych 400 Stardropach będzie miała więcej, wygrywa, a przegrany? Tory, wiesz, co musi zrobić przegrany. Ja wiem, co musi zrobić przegrany, ale najpierw ci powiem, że trafiłem już mityka, więc... No chłopie, dlaczego ty tak zaczynasz? W ogóle przed chwilą nagrywaliśmy właśnie odcinek do Toriego i wyszedł mega, mega mocno, możecie też paść do niego na kanał i to obadać, jak już obejrzycie ten. Tak, ale ja jeszcze tylko powiem, że przegrany dzisiejszego odcinka będzie miał pofarbowane włosy na inny kolor. I mam nadzieję, że to będziesz ty, stary. Ja chcę dzisiaj zobaczyć rudego Toriego, nie? To jest mój cel odcinka, no, albo z zielonymi włosami. Napiszcie w komentarzach, na jaki kolor w ogóle mamy farbować włosy. Zielony? Jaki by był taki najbardziej śmieszny? Niebieski jeszcze jest fajny, stary, niebieski? Na ninja, ale ja mam drugiego mityka. Let's go. O, emotka, fajnie. Ja już jestem trochę zmęczony tymi gwiazdkami, bo przed chwilą u Toriego pootwieraliśmy sporo i chłop zrobił coś niesamowitego. Ale nawet nie będę nawet o tym mówił, to po prostu hit jakiś. No, ale szło mi całkiem nieźle. A teraz tradycyjnie, jak na odcinku, Tory, no, na żadnym odcinku na moim kanale z jakimś youtuberem czy coś jeszcze nie wygrałem, nie? Ale to jest jakaś klątwa, musisz to w końcu przerwać. Trzeba to przerwać, ale chłopie, zanosi się, że teraz będzie dokładnie to samo. No mam nadzieję, że właśnie ze mną tego nie przerwiesz, tylko na przykład z Farelem. No błagam, come on, jakaś legenda, nie? Jest legenda u mnie! Jest! To wyczarowałem legendę. Mamy legendę, widzowie. Tak, ale to przez to, że my w lobby razem siedzimy tutaj, to wszystkie legendy przejmują. Ej, co to jest? Skinek jakiś. Lakata de Papel, przystojny Colt. O, fajny skinek. Okej. Bardzo ładny, to lubię. No gdzie jest jakiś mityk chociaż? Czekaj, dobra, nosepack. Nic nie daje, nic nie daje ten nosepack, nie? Super! Musisz jakąś lepszą taktykę przygotować. Nie, dlaczego? Dobra, tego jest dużo, więc będzie szansa jeszcze, ale potrzebuję zacząć tak z kopyta. Tak, dzisiaj każdy otwierasz po 200 Stardropów, więc oglądajcie do końca, widzowie, bo tu będzie na pewno sporo emocji. I zobaczymy, co tam nam się uda fajnego trafić. Nie! No nie! Ja już otworzyłem 25. Pierwsze 25 i chłop ma już 5 punktów, a ja mam 0, nie? Okrągłe 0. Ale przewaga się zaczyna, pięknie. Super. Nie, no chociaż jeden, no jakiś mityczny, legendarny, no come on, no cokolwiek. No powiem ci, że jestem w szoku, że taki start masz, nie? Tego jeszcze nie było, chyba, żeby w ogóle nie pomyśleć. Jak to działa, no? Kurczę, to algorytm chyba mnie lubi, tych Stardropów ewidentnie. Nie, no ja dostaję cały czas te epiki, jakieś, w sensie dostaję jakąś fajną ikonę gracza, ale no w ogóle mi to nie jest potrzebne, ja tu potrzebuję tylko mityków albo legend. Coś czuję, że zaraz coś sypnie, więc ja tutaj tak siedzę teraz trochę cicho, bo się boję, serio, ja tu widzę jakąś legendę w powietrzu, nie? Może moja małpa Stardropowa ma jakieś szczęście. Małpo, daj szczęście, no. Come on. Nie mam... O, a ja mam mityka kolejnego, let's go. Chłopie, ale nie. Jedyneczkę. Ty nie, ej, musimy zacząć jeszcze raz ten opening. Nie nagrało ci się coś? No, nie, tak jak ty kiedyś jak nagrywaliśmy, co też dobrze zacząłem i to... sorry, nie nagrało, się przepraszam. Wtedy bym wygrał pewnie. Ty nie, ale chłopie, ja nie mam żadnego mityka, nic. Nie, w szoku jestem, naprawdę, takiej słabej formy, kurczę. Nic. Wiesz, no fajnie, że jesteś gościnny, ale aż tak nie musisz być, naprawdę. No nic nie mam, no. O, bardzo rzadki. Bardzo fajnie. Nie, widzowie. Jest ciężko, no epicki. O, następny mityczek. Punkcik dla mnie kolejny. Ty, ale ja sobie teraz patrzę na ten opening, który przed chwilą robiliśmy, co mnie chłop oszukiwał, że trafił jakieś dobre rzeczy i za głowę się łapię, przecież ja bym to wygrał. Takie fajne dropy miałem.
Trzeba będzie zliczyć w sumie. Tori, nie! Co jest? Masz coś? No nic nie mam! 50 star dropów otworzonych, nie mam nic! Mam okrągłe zero. Ale pięknie, to mi się podoba. Ej, chłopie, ja wychodzę od ciebie z lobby, nie? Bo wszystkie legendy mi kradniesz. Czekaj, to ja zrobię na szczęście 3 obroty. Raz, 2, 3 i uwaga! O! No nie, super, bardzo rzadko. Żaden sposób nie działa, bardzo dziwne. Żaden sposób nie działa. Widzowie, czy macie jakiś sposób, co można by zropić, żeby wydropić coś lepszego z tych star dropów? Widzowie, niech to w komentarzu napiszą, musicie może ci napisać. Pomogą. Musicie uratować. Trzy obroty już nie działają na star dropy. Kurczę, no teraz ja nie mam jakąś nową formę. Chłopie, ja zaraz otworzę 100 star dropów i niczego nie będę miał. Dobrze, że jest dzisiaj 200, to może chociaż jakiegoś jednego bityka trafisz. Stary. Super, super, dzięki. Nie, no ja też teraz taką samą formę tutaj, wiesz, 7 do 0 niby jest, ale dobra, nie będę narzekał, nie? Nie, no, Tori, tak naprawdę cię prankuję, ja tak naprawdę nie mam 0, już mam 15 punktów, tylko nie mówię ci o tym. Let's go! Dobrze! Wracamy do gry! 3 punkciki! Legenda w środku! O, proszę. W środku, słuchaj, a jaka fajna! Taką emotkę star-dropową mam z serduszkiem. O, ej, ale patrz, już dużo lepiej ten wynik wygląda. No, dużo lepiej, 7-3, no bo w końcu mi coś dropnęło, nie? Tak, nie do zera już przynajmniej. O, a ja mam mityka, trzeba tutaj kurde gonić, żeby Damian nie doskoczył do mnie. Nie, bez takiej, Tori. No, odpuść mi trochę. Wiesz, ale tu na samych mitykach sobie praktycznie nabijam punkty, jedną tylko miałem legendę chyba. To mówisz, że niebieski kolor ci się podoba? No, chciałbym. A co byś powiedział na zielony? Zielony? Jakbym przegrał. Też jest spoko. Na pewno jest taki jeden fajny skinek w Brawlu, który ma zielone włosy. Okej. Okay. Jest też jeden taki fajny kolor czerwony, który jest nawet spoko. Dodaję jeden punkt. I za kolejną emotkę, tym razem do Nity. Taką mega wtórzoną. Ja już 25 otworzyłem. Dobra, chłopie, to czekaj, to ja teraz, to ja zrobię speedrun. Czekaj, już lecę. O, epic. Dobra, no też. No dobra, to podsumowując, troszeczkę teraz lepiej się zadziało, bo jest 8 do 4. Także myślę, że tu ewidentnie chodziło o to, że byłem z tobą w lobby i wszystkie legendy żeś ukradł. Złodziejeszku. Może to jest ten patent właśnie. No. Dobra, to już wyszedłem z lobby i co, otwieramy kolejne? No lecimy, ja już tu od epika zaczynam. O, no uspokój, od razu mityk, dobra? Kurde, weź się uspokój troszkę, dobra, bo tu dobra, za dobra. Dużo punktów nadrabiasz. Dobra, wracamy, rudy Tori, to jest to, na co dzisiaj czekam. Albo zielone włosy. Dobra, uwaga. No come on, jakby teraz jakaś legenda się wyczarowała, czy coś, to by było tak pięknie. Tylko no, nie u Toriego, Ja też dawno legendy nie widziałem, więc nie pogardziłbym. Double kliki tak też mówisz? Nic nie dają. Kurczę, nic nie daje, to może w tym samym momencie otworzymy. Aj, w tym samym momencie? No dobra, to chodź, dawaj. Czekaj. Dobra, to czekaj, czekaj. Raz, no. Dwa, trzy. O, no, i rzadki. Nie, ja mam rzadki, to no, razem to otworzyliśmy dokładnie to samo, dobra. Double click. Okay. O, double click daje mi tyka od razu, uwaga! Czy podskoczy? No jest jedna szansa, no come on, no legendo! Nie podskoczyło. Ale dobra, no zawsze jeden punkt. Zawsze jeden punkt, tak? Gonisz. O, ja też mam mityka. Od no razu. Już nie. Oj, legenda to jest nie mityk jednak! O proszę! Już byłem pewny, że mityk. Dlaczego musi tak... Co będę miał? Czemu o, ten ananas musi tak oddawać? Banankowy spray, widzisz, ananas dostaje bananowy spray jednak. Miałeś w ogóle jakieś włosy zafarbowane na taki inny kolor, jakieś dziki? Miałem, na jakiś niebieski czy coś, ale to wiesz, takie zawsze tak okolicznościowo i szybko to było zmywane, więc na dłużej tego nie trzymałem. Ja jedynie miałem na blond zafarbowany. Zobaczymy, ja teraz będę musiał na studia wracać do pana profesora, to będzie pewnie ciekawe. Dlaczego masz takie kolorowe włosy, albo coś będzie mi pytał, nie? Przegrałem challenge w Brawl Stars. A tak, taki Tori ananasek, przez niego co wszystko. Dobra, 25 otworzone. Otworzone? No fajnie, to się cieszę, Tori, że masz fajny drop, że masz legendę. O, no podskocz, no nie, no nie, epic, no. No i koniec, i koniec. Czy ty w tym rozdaniu znowu nic nie trafiłeś? Nie, trafiłem 2 razy mityka. Zawsze lepiej niż to za pierwszym razem, co było. Słuchajcie, jesteśmy już w połowie, Tori wygrywa 5 punktami, ale to wszystko może się jeszcze zmienić, tylko by musiało mi dać jakieś 2 legendy z rzędu. Ale nie, no takie rzeczy już w tej serii się działy, tylko oczywiście nie na moich kontach, nie? Ale ostatnio i tak zrobiłeś mega mocnego comebacka. Miałem w tamtym odcinku taką strasznie dużą przewagę i nagle w ostatnich odskoczyłeś. Już teraz mityki. O! Bardzo fajny odcinek był, ale... Kolejny, Vanita Cold w mityku. Co super, super, brawo. Super, 12 punkt dla Toriego, super. Staram się tak nie emocjonować, żeby Damiana to nie załamywać, ale no cieszę się, widowie, nie ukrywam. No gratuluję, no. Jest dobrze. Albo się ma szczęście w star dropach, albo ma się szczęście w megaboxach, nie? No. Ty byłeś chyba tym mistrzem od megaboxów, nie? No niestety, no. Ale musimy kiedyś zrobić coś takiego, że sobie pobierzemy jakiś symulator megaboxów i zrobimy wojnę megaboxową. Widzowie, jak chcielibyście zobaczyć taki retro pojedyneczek na megaboxy, to dajcie znać. Tak, dokładnie, widzowie, ja wam pokazuję kolejnego mityka. No weź, nie. Ty, nie, i następnym razem musimy się spotkać na żywo i zrobić opening na twoim telefonie, ty na moim, nie? Dobra, i wtedy wygrasz pewnie, nie? No, wtedy bym może wygrał. Ty czaisz, że ja nic totalnie nie mam. Totalnie nic. Kurczę, pierwsza runda ci się przypomina chyba. Ja mam flashbacki. To widzowie. To najsmutniejszy moment w moim życiu, nie? Fiński. Kolejna porażka story, nie przeżyniesz tego. Dobra, ja już otworzyłem 25. Tak, ja też. Super. 126 star drop. Super, super. Bo ja się super, tak się świetnie bawię, no. No uwielbiam, kiedy otwieram kolejne 25 star dropów, a tam nic nie ma, nie?
nie? Kurczę, musicie dużo łapek widzowie dowalić, żeby jakieś siły tutaj Damianowi pomóc. Let's go! Znowu. Dobra! Bardzo dobrze powiedziałeś, słuchajcie, musicie zostawić łapkę, bo widzicie, zostawiacie łapki i od razu legenda wpada. I co jest w środku? Klejemot, a nie, spray, ty chyba też takiego spraya ostatnio odblokowałeś, coś kojarzę. Jaki? Taki spray. Spoko, okej. Okay. Super ci powiedziałem, nie? O, mityczek, to od razu dopisz mi jedyneczkę. Nie, mam... Może podwójne punkty ci zrobimy, okay. Damian. Nie no, nie ma co, nie, żartuję, to jest spokojnie. Oczywiście, teraz bym się nie zgodził, jak jest taka kara. Aha, to nie jest bejcik. Sorry, Brawler, let's go! Nie no, gość. Let's go! Ej, to było tak, legenda, mityk, legenda! Co ty masz za pasy? Teraz ty coś chyba cheatujesz. Legenda, dobra! Nie! No cichutko! Nie, ale w ogóle jaki super spray! A już było tak dobrze! Tak już jest! Czekaj, już było tak o, dobrze! O, ja Stardropa dostaję! Ty, chłopie, a miałeś jeden punkt przewagi, znowu masz 4. Co jest? Jak zmalało to szybko, ty! Ale już teraz pewnie znowu przez X czasu nie dostanę legendę, nie? Żadnej, a ten chłop od razu wziął i wydropił. Odpowiedź musi być szybka, nie? Wiesz, traci się gola w piłce, od razu trzeba odpowiedzieć, tak samo tutaj. Najlepszą obroną jest atak, tak? Dokładnie. Oj. Nie, no nie. Otworzyłem 25. Tak? Bogu, Stardropuj się, come on! Aż mi kamerę wywaliło! Jestem ponownie, nie wiem czemu, co tu się wydarzyło, ale działa. No i co, no Bóg Stardropus no nie pomógł na razie. Ale jeszcze mam jakiegoś Stardropika i też bardzo rzadki. To jeszcze jest Stardropik, no come on! Jeszcze mam Stardropa, ej! No kurde, wolno otwierasz strasznie. No właśnie, w porównaniu do ciebie, może to, że ty tak szybko je to otwierasz, widzisz, to może to jest jakiś sposób, no dobra. Jest mityk, dobra! Jeszcze mam Stardropa, ty ile ja? Jak ja to? Przesady. Ja turbo wolno to otwierałem. Te legendy mnie. No już się skończyłem. No dobra. Ty, ale muszę to policzyć. Słuchajcie, wychodzi na to, że Tori ma przewagę aktualnie jednej legendy, czyli 3 punktów, więc lecimy. No come on, no jak nie teraz, to kiedy? No kiedy ja ale mam wygrać? Boję się trochę, mam teraz kurde już takie przeczucie, że to mogę przewalić. Gościu, błagam, no jak nie teraz, to nigdy, nie? Ty, a co mityk, come on! Jak będzie remis, no to razem. Oj, to w sumie dobre, no. Dobra, uwaga, mityk. Oko, jaki smutny w ogóle. Taką mam mieć minę Tori po tym odcinku. Nie, bez takich. Nie, no to jest moja mina z odcinka Toriego. Jest legenda! Jest! Już, no come on. Nie, no znowu musiało się wyczarować tak dwie legendy jak przed chwilą, nie? A to jest praktycznie niemożliwe. O, 1000 monet, ale dobrze, legenda. Ej, od razu jak coś trafiasz, to odpowiadam bardzo szybko. To jest tutaj taka moja dobra cecha w Stardropach. Bardzo mi się to nie podoba. Dlaczego ja muszę zawsze mieć taką presję? Muszę gonić. Mityk jeszcze! Cudownie. Nie, no. O, fajna ikonka gracza swoją drogą. Come on. Tam już załamany siedzi powoli, ale ja się jeszcze nie cieszę, widzowie. Nie ma co skreślać. Pamiętajcie, gra się do końca. Ty, ej, czekaj. Ty tego Spike'a w tamtym odcinku naprawdę trafiłeś, czy nie? Nie, no co? Dobra, nieważne. Wczajcie odcinek, to będziecie wiedzieć, co chodzi w głowie. Tori, to jest Marcin Dubiel po prostu i tyle. Otworzone 25. To fajnie, bo jeszcze mi zostało trochę. Także ja jeszcze buduję emocje. Jeszcze liczę, że coś tutaj się zmieni. Stardropusie. Come on. No, chociaż ten mityk, no chociaż jeden. Przelewam te smutki na kartki, no koniec. Ostatnia teraz szansa dla ciebie, 25. Bogu, Stardropusie, to jest twoja ostatnia szansa. Ostatni raz w ciebie wierzę. 21 do 15 dla Toriego. Potrzebuję 2 legend, żeby wygrać. To jest nasze ostatnie 25 Stardropów. Zły wynik powiedziałeś, bo jeszcze punkcik mi dopisz. Aha, już mi ty każdy trafił. Dobra, to ja może się po prostu schowam za tą czapką. Nie, musisz jakąś legendę szybko dropnąć i mi odpowiedzieć, bo inaczej to ciężko widzę twój los. Ej, dało mityka, dobra. No. Dobra, come punkcik on. Za punkcik. Ej, w ogóle jakiegoś skina mam! Karl, Goblin Karl, ale fajnie. O, no i fajnie, to jest taki super drop z tego mityka. No. Bóg Stardropus daje fajne rzeczy, ale niestety nie chce chyba widać zwycięstwa, bo to nie jest legenda. No bym musiał 2 legendy wyczarować, a ty byś musiał nic nie trafić, nie? Ale jakoś realne to jest, nie takie akcje się działy, nie? Jest? No może. No proszę o tą legendę jedną, no. No i jedna chociaż. No jest wysoko. Nie zapowiada się. O, Fiskinu czy będzie? Nie, nawet mitycznego nie ma, nie. No zapowiada się farmowanie u Damiana, nie ma co mówić. Ej, ta seria powinna się nazywać otwieramy Stardropa, a potem Damian tak robi karę, nie? No, kary Damiana. 24 kary w 24 godziny, nagrywek, coś takiego. O, otworzone wszystko. Wystarczyłoby, żebym zrobił 24 openingi. Masz jeszcze szansę, bo już wszystko otworzyłem. I nie trafiłeś nic, gościu, no ale ja tak tutaj nie wyczaruję tych 2 legend, nie? Będzie ciężko. Chociaż jakby jedna była, no. No podskocz, no! No podskocz te epiku, ty! Nie, ja mam teraz tą serię, że lecą epiki. 22 do 16 aktualnie, jak liczę. I tak w sumie patrzę, ten wynik to jest całkiem dobry wynik. Dużo gwiazdek mieliśmy. No, super wynik. Piękny. Niesamowity był ten opening. Nie zapomnę go nigdy. Mogę powiedzieć, panie Tori. Kolejna porażka. Yes.
Gratuluję serdecznie. Dzięki, dzięki, fajnie się grało. Byłeś już blisko. Słuchajcie, ja już lecę farbować włosy. Jeżeli chcecie kolejny odcinek Storim, to zostawiacie łapeczki. Przypominam, że każde 1000 łapek to jest 25 właśnie Stardropów w kolejnym openingu. Możesz się w sumie Tori pożegnać, bo już z włosami zobaczysz mnie po prostu na filmie. Teraz tak, ci nie pokażę. Nie mogę się tego doczekać. Miłego farbowania. Trzymajcie się, widzowie. Pa, pa. Powiedz, jaki chcesz kolor jeszcze? Szybko. O, jeśli... Mam pod ręką zielony, widziałem gdzieś czerwony, a jak nie, to mogę jechać po jakiś inny, jak chcesz. Zielony myślę, że byłby spoko. Ciekawie by mógł wyglądać. No to wiesz? Będę miał zielone włosy. To dołączam do trzech króli, nie? No właśnie. Dobra, lecimy. Dobra, ja trzymam kamerę, to czas na karę. Dobra, Vera, ładuj. Ja na moich włosach zawsze mocno widać. Ale śmierdzi w ogóle, ohyda. Co ty tam masz za profesjonalne jakieś techniki? Boże, jak ja wyglądam dziwnie w tych zielonych. Przemek Pro? Przemek Pro? Nie. Pięknie wyglądasz. Super wyglądam, no. Dobra, widzowie. A więc no co, kara wykonana. Mam nadzieję, że mi to w miarę szybko zajdzie. Bo wyglądam, nie wiem jak. Joker. Joker moment. No, nawet mam do porównania. Patrzcie, to Joker, a to ja. Także dzięki Tori, że mnie kolejny raz pokonałeś. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, to wiecie co robić. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i czekajcie już na kolejne odcinki. Subskrybujcie kanał. Siema! Oto okaz zielonego ludka w naturalnym środowisku.